4 lata temu stery włodarza miasta w Dzierżoniowie przejął Dariusz Kucharski, który w kampanii wyborczej szedł pod hasłem Nowoczesny Dzierżoniów. Czy faktycznie udało się zmienić to miasto i nastroić pozytywnie, postanowiliśmy sprawdzić i wraz z burmistrzem odwiedzić ważne jego zdaniem inwestycje zmieniające Dzierżoniów. 4 lata mijają, czas na podsumowanie. Tak jak mówimy dzisiaj, zrobimy przegląd inwestycji, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 4 lat. Jesteśmy na moście właśnie, który jest elementem najważniejszej inwestycji miejskiej, wewnątrzmiejskiej. Budowa centrum przesiadkowego wraz z modernizacją mostu. Ten most zabytkowy, historyczny, widzimy, że po modernizacji wygląd jest niesamowity. Tak jak wyglądał przed wojną, kwestie wszystkich detali architektonicznych zostały zachowane, a przede wszystkim jest on przejezdny, już możemy z niego korzystać. W oddaniu do użytkowania centrum przesiadkowego wraz z przyległymi uliczkami, ta część miasta znacznie zmieni swoje oblicze, będzie tutaj ładnie, wygodnie i bezpiecznie. Dworzec kolejowy jeszcze rok temu wyglądał tragicznie. Miasto zdecydowało przejąć od PKP ten obiekt w celu jego modernizacji. Jak dzisiaj widzimy, pozyskaniu środków zewnętrznych to była kwota niebagatelna, bo około 12 milionów złotych udało nam się z Unii Europejskiej na tą inwestycję pozyskać. Jest wyremontowany budynek dworca, cały tutaj układ komunikacyjny i otoczenie tego dworca. Jest to miejsce faktycznie, które będzie wizytówką Dzierżoniowa. Jestem przekonany, że turyści, goście, którzy przyjadą koleją do nas, wychodząc, widząc taki teren, na pewno będą mieli dobre zdanie o mieście i o całej ziemi dzierżoniowskiej. Dodatkowo ma być to element promujący turystykę, Góry Sowie, bo stąd będzie możliwość dotarcia do Gór Sowich, czy to komunikacją miejską, czy rowerami, czy w jakimś innym zakresie. Ta inwestycja obejmuje również cały teren przyległy. To jest prawie 2 hektary, które zostały zmodernizowane. To są parkingi, drogi, to są przejścia dla pieszych, to są chodniki, ale również ten most, na który przed chwilą oglądaliśmy. Powstaje nowe rondo, które też ułatwi przejazd, udrożni ten przejazd tej części miasta. W ciągu ostatnich 4 lat zmodernizowanych zostało wiele dróg i nawierzchni, zarówno tych miejskich, jak i wojewódzkich. To jest wzór współpracy naszej z województwem, to jest droga wojewódzka. Natomiast miasto Dzierżoniów ma tą świadomość, że musimy partycypować w kosztach modernizacji też dróg wojewódzkich. Po wykonaniu tego ronda faktycznie układ komunikacyjny się znacznie tutaj poprawi, będzie łatwiej jeździć, co uatrakcyjni te tereny okoliczne, natomiast to jest takie dopełnienie modernizacji całej drogi 384 aż od Łagiewnik do Dzierżoniowa i dalej do Bielawy. Duże arterie komunikacyjne to jedno. Nie zapomniano również o drogach wewnątrz osiedlowych. Południowa część miasta, gdzie są domy jednorodzinne, została zmodernizowana ta część miasta w latach 2015-2016. Kwota niebagatelna, bo też kilkanaście milionów złotych, znaczna część tych środków ze środków unijnych. Wszystkie drogi, wszystkie chodniki, cała infrastruktura podziemna została zmodernizowana, wymieniona. Trzeba rewitalizować po prostu pewnymi dzielnicami. Ta dzielnica miała to szczęście, że właśnie w tych latach została ta rewitalizacja dokonana. Jak widać, uzyskaliśmy bardzo przyjazny dla mieszkańców, dla kierowców teren. Kolejne rewitalizacje przed nami. Kolejną taką dużą inwestycją, którą rozpoczęliśmy, jest osiedle kolorowe. Również w całości będzie zmodernizowane, bo po prostu tak trzeba. Trzeba pełnymi dzielnicami tą infrastrukturę, szczególnie drogową, chodnikową, parkingową, modernizować. Przy okazji wymiana, jak mówię, kanalizacji, oświetlenie. Także zupełnie inna formuła życia, mieszkania i korzystania z tych terenów. Dzięki dobrej współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową udało się zmodernizować wiele dróg wewnątrz osiedlowych. Współpraca ze spółdzielnią jest takim przykładowym działaniem 2 dużych instytucji. Budżet miasta, budżet spółdzielni to są grube miliony złotych i tutaj aż żałowaliśmy, że do tej pory takiej współpracy czy w poprzednich kadencjach nie było. Od 4 lat praktycznie układa to się wzorowo. Co roku podpisujemy porozumienia, mówimy, co będziemy realizowali, jakie zadania inwestycyjne na którym osiedlu. Tutaj mamy przykład osiedla Tęczowego, gdzie praktycznie cały ten układ komunikacyjny wewnętrzny został zmodernizowany. Podobnie to wygląda na innych osiedlach, na osiedlu Błękitnym, na osiedlu Różanym. Co roku chcemy w przyszłości również kontynuować te działania, tak żeby nasze osiedla mieszkaniowe wyglądały tak jak tutaj ten teren przy budynku numer 10-11 na osiedlu Tęczowym.
Tworzona jest również infrastruktura drogowa pod nowe tereny mieszkaniowe. Inwestujemy też w tego typu tereny, tereny, gdzie jest kilkanaście póki co domków jednorodzinnych, ale ci ludzie czekali na tą drogę ponad 10 lat. Jesteśmy na ulicy Armii Krajowej, gdzie w roku poprzednim wykonaliśmy właśnie remont tej drogi. Ta droga jest właśnie dedykowana mieszkańcom, ale również użytkownikom działek rekreacyjnych, których tutaj jest sporo. Ten dojazd teraz jest bardzo wygodny i bezpieczny. Natomiast obok jest nasza kolejna inwestycja, ulica Kamienna, która już powstaje, już została skanalizowana. Sprzedajemy działki pod budownictwo jednorodzinne. W przyszłym roku czy za 2 lata powstanie droga, łącznik od ulicy Wrocławskiej tutaj do Armii Krajowej. Także kolejna część miasta jest przekazana do zagospodarowania i w tym właśnie miejscu powstanie duże, przyjazne dla mieszkańców osiedle domków jednorodzinnych. Dobra współpraca z powiatem to również szereg wspólnych inwestycji. Jesteśmy na byłej drodze powiatowej. Miasto Dzierżoniów przejęło od powiatu te drogi. Wspólnie z powiatem, wspólnie z gminą dogadujemy się i co roku jakąś taką inwestycję współfinansujemy. Oczywiście tutaj też są środki zewnętrzne, bo to jest Narodowy Program Przebudowy Dróg Gminnych Powiatowych. Też staramy się co roku składać dobre wnioski, te wnioski przechodzą i realizujemy tego typu inwestycje. To jest ulica Złota, wylot na Włóki, droga zmodernizowana kompleksowo. Jeszcze niedawno były tutaj dziury, ciężko było przejechać, teraz jest droga równa, poszerzona, ścieżka pieszo-rowerowa, oświetlenie na całej długości, także bezpieczeństwo, a też taki aspekt rekreacyjny, bo mieszkańcy pobliskich osiedli popołudniami, wieczorami korzystają z tej ścieżki, czy to na rowerach, czy spacerując. W ciągu ostatnich 4 lat termomodernizacji zostało poddanych wiele budynków użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów publicznych jest to bardzo ważne zadanie. Te inwestycje pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacji, czyli tańsze ogrzewanie, tańsza energia elektryczna. Przykładem właśnie ta inwestycja jest współpracy wszystkich samorządów powiatu dzierżoniowskiego, ziemi dzierżoniowskiej. 2 obiekty w Dzierżoniowie są realizowane właśnie z projektu, który został wygrany przez Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska. To jest OSIR w Dzierżoniowej i była szkoła podstawowa nr 3, ale w innych miastach również kilka obiektów jest termomodernizowanych dzięki właśnie temu jednemu projektowi, dzięki takiej współpracy. 85% środków pozyskanych z zewnątrz, więc miasto, nasz budżet kosztuje tylko 15% ta inwestycja, a wymierne efekty wynikające z oszczędności energii będą w przyszłych latach obniżały koszty utrzymania obiektów miejskich. Największą i ważną komunikacyjnie inwestycją jest budowa nowej obwodnicy Dzierżoniowa. Ja uważam, że to jest inwestycja naszego pokolenia na terenie Dzierżoniowa, ziemi dzierżoniowskiej, z tego względu, że to jest inwestycja ponad 100-milionowa. Polega ona na budowie południowej obwodnicy miasta Dzierżoniowa. Droga będzie przebiegała między Dzierżoniowem, Pieszycami, Bielawą i kończy się ta obwodnica aż za Piławą Dolną. Więc długość ponad 20 km. Pozwoli ona na skomunikowanie, na podniesienie atrakcyjności terenu wzdłuż obwodnicy. Będą to tereny przemysłowe. Jestem przekonany, że powstaną kolejne firmy, kolejne inwestycje będą się budowały. Dla samego miasta Dzierżoniowa ma to znaczenie ogromne, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe. Cały ten tranzyt tirów, który przejeżdża przez miasto, pojedzie obwodnicą, więc nie będzie zapylenia, nie będzie hałasu, nie będzie tego niebezpieczeństwa dla mieszkańców, dla pieszych chociażby. A trzeba powiedzieć, że ta droga 382 biegnąca od Świdnicy przez Dzierżoniów na Ząbkowice jest najbardziej eksploatowaną drogą wojewódzką na Dolnym Śląsku. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj przejeżdża na dobę 12 tysięcy samochodów i część z tych samochodów, znaczna część przejedzie właśnie poza Dzierżoniowem, a nie przez środek miasta. Miliony pozyskanych złotych i dziesiątki projektów to efekt pracy obecnego burmistrza Dariusza Kucharskiego. Czy Dzierżoniów zmienia się na nowoczesny? Ocencie Państwo sami. Już 21 października wybory samorządowe. Dlatego warto iść i zagłosować zgodnie z własnym sumieniem, do czego zachęcamy.